Cześć, siema, z tej strony Golzor i jak już zapewne na ekranie widzicie, nie jesteśmy teraz w menu Ultimate Team, ale jesteśmy w menu sezonów pojedynków. Tak, tak, dobrze słyszycie, to jest kolejna seria na moim kanale, jaką będę chciał wrzucać. O co chodzi w tej serii? No myślę, że wszyscy wiecie, po prostu jest 10 lig, oczywiście im niższa, tym lepsza. Moim zadaniem tutaj będzie dostanie się do Ligi Pierwszej i wygranie tytułu Ligi Pierwszej i wtedy owa seria się zakończy. Czy to mi się uda? No zobaczymy. Jest to troszkę inny styl grania i wszystkiego niż w Ultimate Team, więc zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. Jak widzicie tutaj czysto nic nie grałem, nic, więc od samego początku do samego końca będziecie mogli widzieć moje poczynania, tak? No i tutaj postanowiłem, jako iż wy będziecie wybierać kluby, ale na razie nowa seria, więc nikt klubu wybrać z was nie mógł, więc robię losowanie. Przyciskam lewy trigger w prawo i zobaczymy, kogo wylosuję. Jaką ligę pierw, bo potem będę losował. Uwaga. Za 3, 2, 1, stop. Austria, not bad. Nie no, w sumie fatalnie. Teraz znowu. 3, 2, 1, stop. FK Austria Wiedeń. Trzy gwiazdkowa. No przekonamy się, czy kogoś znajdzie. Mam taką nadzieję, bo inaczej naprawdę smutno by było. I chyba będzie smutno, bo coś. Chociaż znaleziono. Jest, dobra, znalazło kogoś, a więc gramy. To jest takie zrypana rzecz, no ale myślę, że oglądacie jednak polskich FIFA, czy że tak to nazwę, czy tak ich nazwę. Przed nami bardzo interesujący jest, spektakl, o, przepraszam, na który zapraszają Dariusz Szpakowski, tak to nazwę. O, z Polaczkiem gramy, bo widzę tutaj ruch chorzów. Ciekawie, ciekawie, jeszcze wam chyba coś wydaje, że kilka temu w Lidze Europy grał ruch z Austrią Wiedeń. Tego co pamiętam, ruch został totalnie zdemolowany, jeśli się mylę, to mnie poprawcie. No tak, interesuję się bardzo polską ekstraklasą, chodzę na mecze, co wymyśli, więc żeby nie stracić piłki? Ewidentny błąd, miał poznam sporo czasu i miejsca. Ruchu tutaj. No i powiem wam, że ruch w tym sezonie to jest chyba największe rozczarowanie ekstraklasy. Czemu rozczarowanie? No zajęcie przedostatniej pozycji, utrzymali się tylko dlatego, że Polonia Warszawa nie dostała licencji. Czy teraz jak strzelę, to on wyjdzie. Nie ma gola, Słupek! No dobra. Słupek. Teraz musi być bramka, tak, a więc w szóstej minucie Barazite strzela pierwszą bramkę w sezonie pojedynku. Tak to już jest naszą polską ekstraklasą. Tutaj jedziemy z kolejnym atakiem. Nie wiem, kto tutaj ma ten 4. Ładna akcja, z skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Nie wiem, to chyba Gorgon. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Wspaniałe podanie, ale szansa! Poisner i 2-0. Przepraszam, Kosino. 14 minuta, więc dosyć szybko naprowadzimy już 2-0. Jest szansa na kontratak. Biegnij! Kosiner! Tak. Dobra, coś czuję, że Ziemek wyjdzie zaraz. Jest skuteczny. To jego 18 minuta. 3-0. Nie minę się z prawdą, jeśli ciekawe jest, ile ruchorzy ma gwiazdy. Musi mieć 3 minimum, bo tutaj dobiera te gwiazdki w sumie. No przeciwników z drużyny ma takie same liczby gwiazd. Oczywiście, dobre podanie. 3 musi mieć. Otrzymali rywali, znowu przejmie. Czy to wykorzysta? O, ale ciota, boż! Przegrywają. Ja, nie, no ziome. Nienawidzę takich brania. Wspaniałe umiejętności tego zawodnika, przepiękny. Kapitalne zagranie. O, no! Nieudany atak. Dobrze to! No Jezus Maria. No! Jeszcze! Ostatnie chwili, ale udało się przejąć. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. O, no, no. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? No! Strzela! Dobrze! Kosiner. Czekaj, która to jest jego brama? Czekajcie, to jest jego wielki dzień i wielki moment tego trzeciego w tym meczu. Nie piszę, damn! Ale chyba druga, druga na pewno.
Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. I like it. Koniec pierwszy połowy. Prowadzimy 4 do 1. Hosiner hat-trick, tak myślałem. Tak myślałem. Klasyczny. Bramka też Barazite i Schultes, Paweł Schultes dla Ruchu Chorzów. Statystyki, dobra. Takie były statystyki. Do przerwy, no 2 strzały. Aha, okej. Okej, ziomuś. Ziomuś wyszedł w przerwie. No, nie spotkałem się z takim czymś. Anyway, zdobywamy pierwsze 3 punkty i nasze pierwsze zwycięstwo w lidze 10. No, źle to brzmi. W lidze 10. Gram z amatorami na razie. I przechodzimy do następnego spotkania. I teraz losujemy znowu. A więc losujemy. 3, 2, 1, stop. Szwajcaria, Bosz. Czyli niemieckojęzyczne kraje nam się trafiają. Dobra, ale tutaj w Szwajcarii też jest tylko kilka dobrych klubów. Między innymi właśnie Young Boys Berno. Dobra, zobaczmy. Losujemy. O, Bazel, chciałbym Bazel trafić. O, tu mało klubów jest, patrzcie. 3, 2, 1, stop. Ja, tak blisko, widzicie? Lausanne, 2 gwiazdki, jej. Dawid przeciwnika. Mówię jak Tivoli. Kurde, no nie znajdzie nikogo. Oczywiście, że nie znajdzie nikogo. Czemu miałby znaleźć? To jest FIFA, to jest EA. Nikogo nie znajdzie. Fucking. Jak to mawia Adam Nawałka. Fucking. Nikogo nie znajdzie. Patrzcie, jak to brzydko wygląda. O, przepraszam. Wszystko, co mówiłem, jest nieaktualne. Znalazł przeciwnika. Po 5 minutach. Gzy. Dobra, guje, widzę tutaj, że uda, że potrafi. Dobra, z daleka już go nie przetestujemy, ale przechodzimy do spotkania po naszym rywalem FC Sant Gallen, a więc również drużyna szwajcarska. Ale Mancini! No jeszcze, oj kurde, zatrzymał tę piłkę. Chociaż jeszcze, nie tutaj, damn, była dobra szansa. Ryzykownie, ale udanie. Malonga. O, cześć. Nie. Jest no, Malonga! Tak, dobrze. 54 minuta, wreszcie bramka. Przyfarciłem tutaj 10 razy. Prawdziwy kunszt tego gracza. Jak sygnale, liczy się efekt. 1-0. Prawie nie do obrony. Bramkarz nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. No. Powiedz. A, nie może, ponieważ kontuzja robi. Avancini, koniec! Jest, co za żałosny mecz. Ciekawie, jak ja coś z tego powycinam. Jedna sytuacja, tak sumie. Dobra, to było na tyle. Jak widzicie, tutaj macie jeszcze statystyki spotkania. No, tylko 11 strzałów w całym meczu i to 10 moich, w tym jeden jego. Dobrze, że nie wpadł. Byłbym bardzo zły. Przejęć on tutaj ma miliony 26. Anyway, wygrywamy to spotkanie 1-0. I no i zyskujemy kolejne 3 punkty w lidze 10. Mamy tych punktów już 6. Do awansu brakuje nam jeszcze 3, a do mistrzostwa jeszcze 6. A więc to, czy awansujemy w kolejnym odcinku, dowiecie się w kolejnym odcinku. Lol, obvious. Więc zapraszam was na kolejny odcinek, który pokaże się, myślę, że może jutro, najpóźniej w czwartek myślę, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa pa!